Jak stosować natkę pietruszki? Oczywiście, natka pietruszki to coś, co można stosować w bardzo prosty sposób, oczywiście w naszej kuchni. Możemy zwiększyć ilość tej natki pietruszki, możemy ją stosować do masy przeróżnych rzeczy. Pamiętajmy, że ta natka pietruszki ma naprawdę świetny smak, tylko że niektórzy chcą, żeby tą pietruszkę stosować w większej ilości i żeby te pozytywne właściwości, jakie posiada, przynosiły. Większe, szybsze rezultaty. Takie osoby najczęściej stosują napar z pietruszki. Może zacznijmy od tego naparu z pietruszki. Tylko, że tutaj bardzo ważna sprawa. Pamiętajmy, że natka z pietruszki zawiera pewne substancje, których nie możemy spożywać zbyt dużo. Pamiętajmy, że też są przeciwwskazania i nie możemy przesadzać z ilością. No i można powiedzieć, z długotrwałością stosowania takich większych ilości natki pietruszki. O tym należy pamiętać, ale o tym jeszcze raz później powiem. I najprostszym sposobem, żeby stosować natkę z pietruszki w większej ilości, jest po prostu zrobienie naparu z pietruszki. I tu wystarczy jedną łyżeczkę natki z pietruszki zaladzić wrzątkiem. Przykryć, odstawić na około 15 minut, 10-15, bliżej 15 minut. Później można przecedzić i to wypić. Ja oczywiście polecam dodać na przykład troszkę soku z cytryny, można dodać dla osłody troszkę miodu, kiedy to już troszkę przestygnie. Pamiętajmy, żeby nie dodawać tego miodu, gdy ten, pamiętajmy, żeby nie dodawać tego miodu, gdy ten napar jest jeszcze gorący. To no, mija się z celem, delikatnie mówiąc, i wtedy możemy to wypić. Pijemy dwie szklaneczki dziennie i, taki, i takie coś warto stosować przez 2-3 tygodnie i później robimy przerwę. Tak jak powiedziałem, nie przesadzamy z ilością. Oczywiście natka pietruszki nie musi nie, oczywiście natka pietruszki to nie tylko napar, herbatka, ale też możliwość dodania jej do wszelkiego rodzaju koktajli z różnych ziół, z różnych warzyw, tak zwanych koktajli witaminowych. I tutaj natka pietruszki doda bardzo fajnego smaku, ale też tych wszystkich swoich właściwości. I ten kolor też zyska na takim fajnym, zielonym zabarwieniu. Oczywiście bardzo dużym ułatwieniem jest to, że natkę pietruszki możemy sobie przez cały rok mieć na swoim. Parapecie, hodować ją w doniczce. Bardzo ważne jest również to, że natkę pietruszki możemy na przykład ususzyć. Tutaj to zrobienie z natki pietruszki na herbatki, czy też dodanie jej do jakiegoś koktajlu ziołowo-warzywnego, czy też takiego koktajlu witaminowego, jest bardzo proste. Ale pamiętajmy, że tutaj oczywiście to w kuchni również znajdziemy bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o zastosowanie natki pietruszki. Pamiętajmy, że natka pietruszki może być dodawana do sałatek, możemy nią posypywać kanapki, możemy ją dodawać do wszelkiego rodzaju potraw mięsnych, z ryb, z owoców morza no, dosłownie wszędzie. Nie zapominajmy o zupach, nie zapominajmy o milionie innych rzeczy. Natka pietruszki ma na tyle fajny smak, że naprawdę warto ją stosować i możemy to robić właściwie wszędzie. Tylko że tak jak powiedziałem, nie przesadzajmy z ilością, ponieważ należy pamiętać, że nie stosujemy więcej natki pietruszki niż garstkę dziennie. No niestety, ale tutaj mogą być problemy. Mogą wyjść później problemy z naszymi nerkami, z naszą wątrobą, mogą pojawić się też nawet takie bardzo negatywne problemy z anemią. Czyli w zbyt dużej ilości natka pietruszki. Zaczyna szkodzić. Tak samo powinny uważać osoby, które mają na przykład problemy z nerkami, kobiety, które spodziewają się dziecka, czy też kobiety karmiące. One, jak zawsze, po konsultacji, tutaj uważać trzeba o wiele, wiele bardziej niż w przypadku wszystkich innych ludzi. No, uważamy wtedy na dwie osoby. Uważamy wówczas na dwie osoby, a nie na jedną. Więc nie przesadzajmy z ilością. Pamiętajmy, że natka pietruszki to coś, co łatwo przedawkować, tak to nazwę, bardzo łatwo spożyć jej większą ilość niż ta garstka, czy to dodając ją dużo w kuchni, czy też na przykład robiąc wspomnianą herbatkę albo też napar. Oczywiście z natki pietruszki możemy też zrobić sok, tak jak każdy inny sok, po prostu dodając jej, po prostu dodając ją, na przykład gdy robimy sok z jabłek, inne soki, inne soki owocowe, inne soki warzywne. Tylko, że no, sok, koktajl to różnie nazywamy, jednak tutaj to zadanie jest jedno. Dodajemy dwie, trzy łyżeczki natki pietruszki, świeżej albo suszonej i cieszymy się tymi właściwościami, jakie posiada. Dodatkowo można natkę pietruszki, to znaczy napar z natki pietruszki, stosować jako okłady na naszą skórę, ponieważ pamiętajmy, że niektóre preparaty, niektóre kosmetyki. Środki służące do pielęgnacji, są właśnie posiadają w swoim składzie natkę pietruszki. I są, to, I są to preparaty, które stosujemy na przykład na naszą skórę, żeby lepiej wyglądała, żeby ją zregenerować, żeby ją wzmocnić. Więc to też coś, co możemy używać również zewnętrznie, tylko jak zawsze, robimy napar, taki o wiele mocniejszy, robimy z niego okłady. Przemywamy tą skórę, próbujemy na początku na niewielkiej przestrzeni. Czy te efekty nie są oczywiście jakieś negatywne? Różne sytuacje występują, musimy zawsze sprawdzić, czy nie mamy jakiegoś uczulenia, ale. Jeśli natomiast chodzi o właściwości, to może tutaj nie będę ich wymieniał. Od tego jest inny materiał. W przyszłości pojawi się też kolejny materiał, gdzie będę mówił o tych właściwościach natki pietruszki. Pamiętajmy tylko, jeszcze raz to powtórzę, ponieważ to warto powtarzać. Nie przesadzamy z ilością, ponieważ zbyt duża ilość natki pietruszki potrafi zaszkodzić. Pamiętajmy też, że niektórzy z nas muszą na nią po prostu uważać. I to są rzeczy, o których nie wolno zapominać. Przesada jest jak zawsze bardzo niebezpieczna, szczególnie w przypadku rzeczy, które mogą wydawać nam się obojętne nawet w dużych ilościach dla naszego organizmu. Tutaj, w przypadku natki pietruszki, tak nie jest, i o tym trzeba pamiętać. Najłatwiej, oczywiście, dodawać ją w naszej kuchni to jest taki najprostszy sposób i tutaj, raczej ciężko o zbyt dużą ilość. Z reguły. Ponieważ gdy mówimy o naparach, gdy mówimy o sokach, koktajlach, tutaj może być to o wiele łatwiejsze. Więc jak zawsze z głową. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Spójrz na inne kanały, linki znajdują się w opisie. Oceń, skomentuj pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, żeby ten materiał, inne materiały mogły docierać jak najszerzej. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.